Będąc na trzecim roku studiów teologicznych, podstawowych, w Częstochowskim Seminarium Duchownym i oczywiście na Wydziale Teologicznym, zaczęło być głośno o wikariuszu świętego Floriana w Krakowie, o którym mówiono, że mówi kazania głębokie, choć trudne. I równocześnie, że ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. To było chyba właśnie, gdy chodzi o ten poza bezpośredni kontakt, to były te chwile. Prawdopodobnie wiele razy dochodziło do moich uszów te dobre opinie. Natomiast miałem szczęście, że na ostatnim kursie ksiądz docent Wojtyła był wykładowcą nauki społecznej, etyki społecznej. Wykłady były, trzeba powiedzieć, trudne. No choć ciekawe, prawda? Zresztą sam już jako Ojciec Święty mówił o tych wykładach pierwszych, że to było tłumaczenie zagranicznego autora, który się nazywał Sartillanges, prawda? To była właściwie przeróbka jego książki. Nie było to jakieś takie nadzwyczajne wydarzenie, bo mieliśmy lepszych profesorów, w sensie sławnych. Był ksiądz Aleksy Klawek, biblista, znany biblista. Był ksiądz profesor Kazimierz Kłusak, filozof. Był ksiądz profesor Ignacy Różycki. Był ksiądz profesor Marian Michalski. Trzeba powiedzieć, że doskonali wykładowcy, prawda? I ze swoimi, powiedzmy, nazwiskami. Dlatego też dopiero co początkujący profesor, wykładowca nie robił na nas dużego wrażenia. Pierwszy rok, gdy chodzi o egzaminy, trzeba powiedzieć, no i mój ostatni, nie był surowy. Nie był surowy, chociaż wymagający, ale nie był za surowy, prawda? Ja o tyle miałem z nim bezpośredni kontakt ze dwa razy, że zajmowałem się pisaniem na maszynie skryptów, to znaczy wykładów, które on miał, prawda? Jeden z kolegów stenografował, a myśmy we dwójkę pisali. Więc dawał to partiami i właśnie ja byłem tym, który odbierał to. Ale jakiegoś, powiedzmy, głębszego, szerszego kontaktu, muszę przyznać, nie miałem w tej chwili. Raczej ciepły i taki prosty. Nawet to widać było, gdy, powiedzmy, przemieszczał się plantami. Głowa zwieszona w dół, tam od czasu do czasu. Widać, że myślał, prawda? Jeśli mogę tutaj w tym miejscu już powiedzieć, to księdza Karola Wojtyły, późniejszego papieża, cechowała, prawda, ogromnie szeroka znajomość problemów. Powiedziałbym, był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, bo proszę zobaczyć, poeta naprzód, aktor jeszcze w czasach gimnazjalnych i później tutaj w tajnych kompletach, prawda? Śpiew doskonale, przecież jego jako papieża rejestrowano na taśmach, prawda? Dalej, no, filozof, teolog, prawda, nie? Może taką anegdotę też powiem, mianowicie ksiądz, później już arcybiskup Kominek z Wrocławia, był przewodniczącym komisji duszpasterskiej Episkopatu Polski, a wiceprzewodniczącym właśnie był ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła. Już oczywiście, już kardynał. Do południa zwykle był na tym zebraniu,
a po obiedzie na ogół wymykał się i na narty, nie? Więc w ostatnim dniu ksiądz arcybiskup Kominek mówi, to może by ewidencja zrobił jakieś podsumowanie. To podsumowanie było zrobione. To był taki majstersztyk, że ksiądz arcybiskup się odezwał, pierucha, to jest skrzyżowanie nart z Duchem Świętym. 58. Wiadomość z Tygodnika Powszechnego. Ksiądz Karol Wojtyła zostaje biskupem pomocniczym w Krakowie. No. Ale jeszcze w 57 na 8, będąc już na Kulu, uczęszczałem na wykłady księdza docenta Karola Wojtyły, który prowadził etykę, taką powiedziałbym filozoficzno-pastoralną. Właśnie te wykłady dotyczyły miłości i odpowiedzialności. Te wykłady później okazały się, jak wiadomo, w książce. I z tym, że nie był to obowiązujący wykład dla nas, tylko dla nas moralistów, tylko wykład dowolny. Wobec tego egzaminów nie mieliśmy. Właściwie w stylu się nie zmienił. Czy muszę powiedzieć, miał skrypt, był oparty o katedrę, tak, prawda, tak jak gdyby w połowie do słuchaczy, w połowie patrząc na skrypt i bardzo spokojnie nie prowadził te wykłady. Prawda. Także jeśli powiedzmy zachwycano się, to raczej się zachwycono bardziej jego spotkaniami prywatnymi, prawda, jako profesora, ze studentami, zwłaszcza świeckimi, prawda. Wykłady, jak powiedziałbym, w stylu się przynajmniej 7 na 8 się nie zmieniły. Oczywiście temat się zmienił, i to, co wykładał, to na pewno było rewelacyjne i to tak rewelacyjne, że jeden z profesorów przecież po ukazaniu się tej książki doniósł do Stolicy Apostolskiej o błędach, prawda, jakie w tej książce były. Ale oczywiście wiadomo, że tam pewna grupa ludzi przeczytała i nic nie znalazła. Język, powiedziałbym, filozoficzny mimo wszystko, prawda? Był to problem, powiedzielibyśmy, taki bardziej praktyczny. Niemniej jednak ujęcie, jak można zauważyć, czytając tą książkę, raczej był hermetyczny. Raczej hermetyczny. Natomiast problematyka była rzeczywiście nowa. Wiem, że ksiądz kardynał moje publikacje znał i oczywiście nieraz wspominał. I to, co podkreślał, to to, że to są artykuły oparte nie tylko na literaturze polskiej, ale na literaturze zagranicznej. No bo ostatecznie, znaczy ja język francuski miałem dość dobrze opanowany, wyjeżdżając do Fryburga Szwajcarskiego. Natomiast tam intensywnie i sam się uczyłem i chodziłem na kursy języka niemieckiego. Także w tych dwóch językach można było już nieźle sobie, prawda, radzić, no i nieźle korzystać, prawda. Tym bardziej, że wtedy, to był rok 68 i dalsze, to była właśnie ta epoka posoborowa. No. A więc coraz to nowe idee, jedne oczywiście były ortodoksyjne, to znaczy zgodne z nauką kościelną, inne były niezgodne, prawda? Więc wobec tego to naprawdę pośrednio w ten sposób, że powiem,
szczerze ksiądz kardynał cenił tych ludzi, którzy powiedzmy mieli te kontakty. W Szwajcarii nazwisko Karola Wojtyły było znane. Mianowicie on miał przyjaciół w Genewie i w samym Fryburgu. Między innymi taką rodzinę Habichtów, który pan Habicht pochodzi zresztą z Gdowa, pochodził. On stał na czele Komisji Watykańskiej Mediów, do spraw mediów. Pierwszy przewodniczący Komisji Papieskiej do spraw mediów. Miał bardzo bliskie kontakty. Także później jako papież nawet miał, można powiedzieć, pewne kłopoty w sensie takim dobrym, bo pani Habichtowa już jako wdowa bardzo często miała, powiedzmy, jeździła do Watykanu, prawda, na spotkanie z Ojcem Świętym, nieraz z całą rodziną, którą miała liczną. Jej zięć był kierownikiem jednego z działów w Dżemeli, w szpitalu Dżemeli, tam gdzie Ojciec Święty często niestety bywał, prawda. I on oczywiście dwukrotnie był u nas. Pamiętam, raz wieczorem przybył, zrobił, nawet dyrekcja tamtejszego seminarium zrobiła nam osobny stół. Pogadajcie sobie ze swoim kardynałem. A następnego dnia poszliśmy nad jezioro Lac Noir, to jest 40 kilometrów. Oczywiście trafiliśmy na deszcz. Zmokliśmy. Ksiądz kardynał swoje skarpetki suszył przy piecu. Także później żartowaliśmy, że teraz trzeba tablicę napisać, że tu przy tym piecu, prawda, suszył swoje skarpety ksiądz kardynał Wojtyła. A innym razem, no to już powiedzmy, jak przychodził, to siadał tak jak inny do rozmowy. Trzeba pamiętać, że kardynał Wojtyła, który uczestniczył aktywnie w wielu komisjach, prawda? Zwłaszcza w tej komisji dotyczącej konstytucji pastoralnej o Kościele Współczesnym. Oczywiście prasa tam się rozpisywała w przeciwieństwie do naszej. Wiadomo, byliśmy pod władzą, nazwijmy to, komunistyczną, chociaż moim zdaniem poza Gomułką to nie było tam komunistów, ale to już jest inna sprawa. Natomiast no, tam rozpisywano się o tym, co kto powiedział, jak, prawda, jakie składy komisji. Bardzo chwalono te pobyty kardynała za granicą i rozmowy z nim i tak dalej. Odbywał się synod metropolitalny, a więc pięciu diecezji. Między innymi w skład metropolii krakowskiej wchodziła także diecezja częstochowska. Ja byłem kierownikiem Komisji do Spraw Powołań Kapłańskich, jako wicerektor, a później pełniący urząd, prawda, rektora. Wobec tego te kontakty siłą rzeczy były dość częste. I to, co mnie uderzało, to to, że ksiądz kardynał nigdy nie przychodził z pustymi rękami, tylko przynosił cały stos papierów do załatwienia. No i oczywiście czytał, przeglądał, podpisywał. No, miał, zresztą do końca, miał uwagę podzielną. To znaczy potrafił i jedno, i drugie. Ja kiedyś to miałem, teraz już niestety mi przeszkadza jakiś hałas, czy jakieś głośniejsze rozmowy. Wprawdzie czytaliśmy w Tygodniku Powszechnym, że jest kandydatem na papieża z papami. Ale tak mi się wydawało, mnie osobiście się wydawało, że jest to pobożne życzenie.
z tego względu, że czy jest już czas na papieża nie Włocha? A jeżeli nie Włocha, to czy jest czas na papieża z kraju, który bądź co bądź był odcięty, prawda? Gdy chodzi o Kościół i tak dalej, był odcięty od tych spraw, prawda? W ogóle od spraw ogólnoświatowych, ogólnokościelnych. Chociaż oczywiście, gdy się tak pomyśli głębiej, to kardynał Wojtyła bardzo często bywał w Watykanie, na najrozmaitszych komisjach, posiedzeniach i tak dalej. I oczywiście jego głos się bardzo liczył. Gdy opublikowana została encyklika Pawła VI w 1968 roku, Humanae Vitae, która narobiła bardzo wiele hałasu, chodzi o środki antykoncepcyjne, później otrzymałem, powiedzmy, takie, powiedziałbym, tajne informacje, jak doszło do tej encykliki, prawda? Bo ta encyklika była opracowana jeszcze od Jana 23, nie? Komisje były różne i ta ostateczna, najważniejsza, składająca się z 18 biskupów całego świata, opowiedziała się, 16 opowiedziało się za. To znaczy, że trzeba by pod jakimś, w jakiejś formie może i zastanowić się nad tym, jak z tą antykoncepcją. Natomiast tylko dwóch, między innymi kardynał Wojtyła, byli przeciwko. I mówi się, że papież poszedł za tymi dwa. Mówi się, że szczególnie list kardynała Wojtyły zaważył tutaj. Wtedy oczywiście nie był osobiście na tej konferencji, na tym spotkaniu, dlatego że po prostu nie otrzymał paszportu. Tylko listownie swoje wotum, prawda, z uzasadnieniem wysłał. Moje pierwsze spotkanie to nie był Kraków, tylko to była Częstochowa. Przed Krakowem była przedostatnia stacja, jeśli tak można powiedzieć, Częstochowa. Oczywiście lądowanie helikoptera, wchodzenie do kaplicy. Akurat miałem to szczęście, że mogłem być w kaplicy, prawda, Jasnogórskiej. To robiło mocne wrażenie, zwłaszcza wtedy, kiedy zakonnicy zaczęli, jak zwykle, grać przed odsłonięciem ołtarza obrazu Matki Bożej. Ale dla mnie największe wrażenie to było to, jak spotkałem się z Ojcem Świętym, nie tylko ja, ale częstochowianie, przed kościołem świętego Zygmunta w Częstochowie. Tam było spotkanie właśnie Częstochowy z Ojcem Świętym. Przedtem mszę świętą koncelebrowaną mieli księża neopresbiterzy, ksiądz biskup Szwagrzyk przewodniczył, ja też tam byłem oczywiście jako koncelebrans. Później było długie przemówienie, pełne żartów takich, między innymi, że nie upilnował. I ksiądz Kołodziejczyk, prawda, został biskupem i tak dalej. No i później już wyjście, zakończenie. Księża na opis prezbiterzy proszą Ojca Świętego o zdjęcie. Oczywiście Ojciec Święty się zgadza, ale mówi, gdzież macie rektora? Poproście rektora, prawda? No więc ja szybko gdzieś tam, nie? Więc podszedłem tam. Ale
tuż za mną idzie ksiądz sekretarz, kapelan, ksiądz Dziwisz i mówi do Ojca Świętego: Ojcze Święty, my już jesteśmy spóźnieni, chodźmy. A on do niego: Stasiu, niech mu tam jeszcze zrobią te kilka zdjęć. Więc tym bardziej, że to był dzień moich urodzin, 4 czerwca. A więc jak gdyby taka, powiedziałbym, takie wyróżnienie tego dnia. Później oczywiście, to oczywiście tam myśmy nie zamieniali żadnego zdania, prawda? Dlatego, że no, tam byli biskupi i tak dalej. Najwyżej uśmiechem się, byłem wdzięczny dla Ojca Świętego. A później oczywiście byłem zaproszony do kurii diecezjalnej, gdzie Ojciec Święty miał kolację. No i właśnie na tej kolacji miałem możliwość zamienienia z Ojcem Świętym paru zdań. Ale były to po prostu takie zdania, powiedzielibyśmy, obojętne, prawda? Byli tam kardynałowie, także kardynał sekretarz stanu był. Ale wrażenie no, to robiło wielkie, prawda? Po pierwsze, jest się obejmowanym przez Ojca Świętego, a po drugie, później siedzi się przy tym samym stole z Ojcem Świętym. Kimś, kogo się znało dobrze, a który jest teraz, powiedziałbym, taki sam, ale ten sam, ale nie taki sam. Można powiedzieć, że proszę pana, nie było wolnego miejsca. Jak się tak popatrzyło z wału Jasnej Góry, to cała aleja była, prawda, wypełniona wiernymi. Aż tam gdzieś do kościoła świętego Zygmunta. Oczywiście wszystkie uliczki boczne, park, który tam jest blisko, na plac przyszło jakieś 100 tysięcy ludzi, bo z księdzem biskupem Kołodziejczykiem mierzyliśmy ten plac. On pomieści 80 tysięcy ludzi, jeśli jest 4 osoby na metr kwadratowy. A tu było, przypuszczam, więcej, bo i ten ścisk jakiś, prawda, świadczył, że odczuwany, że tam było na samym placu więcej niż 100 tysięcy chyba ludzi. Jak wspominałem, pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym to był czas przygotowania, czas oczywiście odpowiedzialności za to przygotowanie. Część zagranicznych przedstawicieli episkopatów mieszkała w Krakowie, część w seminarium częstochowskim, część w seminarium śląskie już nie istniało. No więc ja miałem pieczę nad wszystkimi, powiedzmy, tymi kardynałami. Trzeba przyznać, że byłem bardzo zmęczony. Także na następnego dnia już po wyprawieniu, że tak powiem, biskupów samochodami na Błonia, sam na Błonia się nie udałem. Obawiałem się jakiś zawał albo coś, bo to kilka dni było tych przygotowań dla tych gości, trzeba było pokoje i tak dalej jakoś, prawda, do porządku doprowadzić. No i dopiero po wszelkie homilia dotarła do mnie już później. Następnego dnia, to już nie pamiętam jak, w każdym razie było też pierwsze spotkanie Ojca Świętego z Wydziałem Teologicznym, gdzie ja też oczywiście uczestniczyłem. A więc dwukrotnie uczestniczyłem, to znaczy z biskupami w
przeddzień uroczystościach na Błoniach i później jeszcze, tak mi się wydaje, że zanim Ojciec Święty wracał, jechał na Błonia, to byliśmy już jeszcze w kurii, żeby spotkać się profesorowie, no, z Ojcem Świętym. Zarówno w Częstochowie był między innymi, jak i w Krakowie, podniesiony przez Ojca Świętego jeden temat obok wielu, mianowicie wolności. Już na odjeździe o wolności ten temat Ojciec Święty poruszał w kaplicy Matki Bożej, a później tylko rozszerzył to bardzo mocno do młodzieży wieczorem w Krakowie. Ten sam temat wolności, tych rodzajach wolności, jak wykorzystywać wolność, prawda, i tak dalej. Ta bezpośredniość, prawda, urzekała i zawsze, to nie tylko jako kardynała, ale wcześniej jako księdza, którego poznałem, prawda, nie? No i jako Ojca Świętego, prawda? Przypominam sobie jak jego ostatnią audiencję prywatną dla pewnej grupy moich gości, prawda? Ksiądz biskup wtedy Dziwisz prosił mnie, żebym grupę niemiecką przedstawił Ojcu Świętemu, nie? I wobec tego szkoda, że tutaj nie możemy pokazać, prawda, zdjęć z tego. Wtedy po zakończeniu tej audiencji zszedło do, bo to było tak zwanej małej sali tronowej, do refektarza i powiedział tylko jedno zdanie. Przyszedłem tutaj do was nie wypić kawy razem z wami, tylko żeby was uszanować. Także to takie było pociągające i zawsze zresztą. Ilekroć się, powiedzmy, spotykało. I to, co było takie charakterystyczne, że mianowicie nikt, jeżeli były jakieś komisje i tak dalej, nie wychodził, że tak powiem, nienakarmiony. Albo to był obiad, albo to była kolacja. Ja myślę, że wtedy najwięcej się, powiedzmy, najwięcej te kontakty się, prawda, odbywają. I są najbardziej pożyteczne. Trzeba powiedzieć, że to skupienie, prawda, wielkie skupienie, jakie, prawda, było. Może powiedziałbym mniej, gdy chodzi o mszę świętą, a więcej, gdy chodzi o prywatną modlitwę, prywatną, przygotowującą do, powiedzmy, do celebracji mszy świętej, czy poza mszą świętą, prawda. Miałem możliwość być w Lourdes, prawda, podczas ostatniej pielgrzymki. Niemal uczestniczyłem razem z Ojcem Świętym przed grotą. No i obserwowałem tą jego modlitwę, gdzie już nie mógł prawie zsunął się nawet z tego z klęcznika, nie? Ale wciąż tkwił, prawda, na tej modlitwie. I cisza przeogromna, gdy chodzi o grotę, prawda, i wszystkich zebranych. Ale mistykiem może, trzeba powiedzieć, realnym, prawda? To znaczy nie zapominającym o świecie. Zresztą nie mógł zapomnieć o tym jako papież, prawda? Chociaż to, co powiem, może kogoś jakoś niemiło uderzyć, prawda? Ale to nie jest coś takiego negatywnego i złośliwego. Mianowicie administracyjnie Ojciec Święty no nie zawsze wszystko dojrzał. Nie? Tak było w Krakowie, tak było także i w Rzymie. Dla niego było idźcie na cały świat i nauczajcie, prawda? A te rzeczy inne, administracyjne, są inni ludzie od tych rzeczy. Nie powiedziałbym, żeby się dystansował, dlatego że musiał pewne rzeczy podejmować, prawda? Pewne problemy podejmować, zrozumiała rzecz.
Nie? Ale powiedzmy, dużo zostawiał tym, którzy właściwie powinni się zajmować. A on te dwie rzeczy, celebracja i głoszenie słowa, to było jego domeną.